Nasza skupina była zarożona. Nasza grupa powstała w 1984 roku. Zajmujemy się pracą badawczą w jaskiniach Morawskiego Krasu. Naszą bazą jest dawny skład broni chemicznej, który w czasie I Republiki wybudowała Armia Czechosłowacka, a w czasie II wojny światowej przejął magazyn Wehrmacht. Przeniósł tutaj swoją produkcję w czasie nalotów na Brno. Od 1964 roku mieściła się tutaj dojrzewalnia serów z niebieską pleśnią. W 2004 roku wykupiliśmy to miejsce i wykorzystujemy je jako swoją bazę wypadową. Prowadzimy działalność w dwóch kierunkach. Pierwszy to obszar wokół bazy, gdzie zaczęliśmy badać jeden stary portal, a te badania w 2013 roku doprowadziły do odkrycia jaskini Matalowa Wymodlena. Drugi kierunek to interesujący szlak Chobot, czyli obszar pomiędzy jaskinią Kateryńską i przepaścią Macocha. Człowiek w takiej jaskini musi być silny i zwinny jak sportowiec. Ale to nie wszystko, musi być też wszechstronny. Powinien wchodzić do jaskini jako człowiek, który szanuje przyrodę, potrafi docenić to, co zobaczy, bo jaskinie są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. To prawdziwy fenomen, dlatego niczego tam nie można zniszczyć. W jaskiniach panują ciemności. Jest tam stosunkowo zimno, ślisko. Nie wiadomo, co nas czeka za najbliższą skalną ścianą. To wszystko wymusza na człowieku szacunek. Trzeba zachować ostrożność. No i oczywiście potrzebna jest też kondycja fizyczna. Po dwóch latach kopania i naprawdę dużym wysiłku dotarliśmy do miejsca, gdzie zaczęła się odsłaniać jaskinia. Wieczorem, kiedy już powoli kończyliśmy, pojechałem do domu. Nie minęła godzina, przyjechał kolega z wytrzeszczonymi oczami i zaczął mi wyjaśniać, że się przekopali. To takie nasze określenie używane wtedy, gdy wreszcie dotrzemy do miejsca, którego szukamy lub zakładamy, że tam powinno coś być. Dostaliśmy dwie nagrody. Jedną od zarządu Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego, drugą od wszystkich obecnych jaskiniowców, którzy zgodzili się, że w 2013 roku to było największe odkrycie w Czechach. Korzyści finansowych nie było z tego żadnych. To mówię od razu, bez ogródek, lecz oczywiście dało nam to kopa do dalszej pracy. Zobaczyliśmy, że nasza praca ma jakiś sens i czemuś służy. To zależy od człowieka. Musi spróbować. Później znajdzie swój cel. Może nawet zostawi żonę, która nie chce wejść do jaskini. Niektórzy myślą o tym, że znajdą miejsca, gdzie jeszcze nikt nigdy nie był. Każdy znajdzie coś dla siebie, czego będzie szukał w jaskiniach. Chodzenie po jaskiniach to coś wyjątkowego. To jak przynależność do elitarnego klubu, umiejętność działania w grupie, działanie wspólne w tak fenomenalnym miejscu. To zmienia życie, wzbogaca je. Tu można uciec od codziennego chaosu, braku logiki i zasad. Pod ziemią wiemy, że wapień to wapień, woda to woda, że to wszystko oddziałuje na siebie, ponadczasowo, ponad naszym chaosem. Wiemy, że tam obowiązują jakieś zasady, które człowiekowi coś dają. I człowiek uświadamia to sobie czasem. To mówię jako tylko jedną z wielu rzeczy, która wyróżnia ten sport. Na Morawskim Krasie jest jeszcze wiele niezbadanych miejsc, ale większość naszych kolegów jeździ również za granicę, gdzie docierają do naprawdę nieodkrytych terenów z naprawdę ogromnymi możliwościami. Nie mam wątpliwości, poszukiwanie jaskiń ma przed sobą przyszłość.